To tutaj. Pewnie zastanawiacie się, co robimy na starym poligonie wojskowym. Otóż mamy tu pewną sprawę do załatwienia. Dawno, dawno temu. Nie, inaczej. Nie wiem, jak dobrze wiecie, cytryny najlepiej je się ze sustrominkiem. Ale jest jeszcze jedna potrawa, z którą najlepiej je się cytryny. Ogólnie rzecz biorąc, przyjechaliśmy w to miejsce nie bez powodu. Jest tu pewna rzecz, której szukamy. Ogólnie rzecz biorąc, pradziadek Flarka zakopał tu pewną rzecz. I dzisiaj spróbujemy ją wydobyć. Ta rzecz leżała w ziemi dokładnie 100 lat. Czekała na odpowiednią osobę. Tak właśnie rodzina Flarków robi od już pokoleń. I dzisiaj właśnie nastał ten słynny dzień. Dobra. To tutaj. Kop. Nareszcie, po wielu latach. O, Mikołaj. Ho, ho, ho. Elo, elo! Siema! Witam was w kolejnym challenge'u! Challenge'u! Challenge! Z tej strony Gabriel Blady, ze mną jest Flarek. Siema. I ogólnie rzecz biorąc, pewnie już domyślacie się, co takiego się właśnie wydarzyło. Ogólnie rzecz biorąc... To jest chwilka. Ogólnie rzecz biorąc, sprawa wygląda tak, że rodzina Flarków zakopała jajka, które przez 100 lat leżały w ziemi. Tylko po to, żeby teraz je zjeść. Pójdę na resorach. Tak, bo nie wiem, czy wiecie, nic bardziej nie smakuje lepiej cytryna, nic niczym lepiej nie smakuje niż z ustromingiem albo ze stuletnim jajkiem. To jest najlepsze połączenie. A najlepiej, jak dwie rzeczy są połączone naraz. Tak sprawa wygląda. I teraz ogólnie rzecz biorąc, jest taka sprawa, że ogólnie siedzę teraz tutaj z Flarkiem, ale jak tylko Maty się dowiedział, że mamy stuletnie jajka, to powiedział, że nie może ominąć takiej okazji i ogólnie rzecz biorąc, czekamy właśnie na Matiego, jak się tutaj teleportuje. Powiedział, że właśnie jakoś mniej więcej w tym momencie ma się teleportować. O! O! Chyba ktoś się teleportował! Mati! Mati! Ej, Mati, wpuściłeś kota do środka, ty głupcu! Zabierz go stąd! Od razu. Co ty chcesz, żeby kot tam umarł? Dobra, Mati jest głupcem, bo wychodził z kibelka i... Kota do kibla wpuścił. Kota do kibla wpuścił. Usiądź, Mati, przywitaj się. Siemaneczku. Oj, że może... weź się tak nie rozpykaj. Oj, chodź tu. Co to za bok? Ogólnie rzecz biorąc, jak wygląda sprawa... O, gdzie ty uciekasz? Zaczekaj tu chwilę. Straszyła się noża. Ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj będziemy właśnie spożywać... No, będzie ważne. Będziemy spożywać stuletnie jajka. Ale teraz też, to ogólnie tak. Ogólnie rzecz biorąc... poczekaj chwilę, jeszcze tego nie trwa. Ogólnie jak to wygląda sprawa. Dzisiaj będziemy robić właśnie challenge ze stuletnimi jajkami. Ogólnie jak to w ogóle wygląda? Tak tylko wspomnę na początku, to są jaja stuletnie kacze. Ze stuletnimi jajkami jest taka sprawa, że ogólnie to jest, bardzo często to jest nazwa jajka. Te nawet nie do końca muszą być te 100 lat. Chodzi bardziej o to, że po prostu one są bardzo długo zakopane w ziemi. No i stuletnie jajka to jest nazwa, a czasami one mają po prostu kilka tygodni, miesięcy. Ogólnie to jest tak samo jak z winem. Czym dłużej leżą w ziemi, tym lepsze i tym droższe. Te są oczywiście Flarka, no to zmienia postać rzeczy, ale ogólnie rzecz biorąc,
Tak wygląda sytuacja. A teraz otwieraj to, panie Flaku. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Jak apetycznie. Apetycznie. Po prostu pyszności. Coś czuję, że to będzie najpyszniejszy challenge ever. Czujesz to jajo. Dobra, na początku trzeba obrać. Zapach kociej karmy. Stoi. Stoi to, nie? Ej, patrzcie. Mój musi tak uderzyć delikatnie. No, ale stoi. Ale stoi. Ale stoi. No tak, jak widzisz, to stoi. Dobra, proszę, proszę obrać to, co nie? No to się kruszy. O, kurde. O kurde, jak to wygląda. Mrrr. Ciar po prostu, aż apetyt tutaj przychodzi sam. Co nie? No. Apetycznie się aż zrobiło, co nie? Kiedy tak patrzy się na te jajka. Kurczę. Jak zapachniało, to ja patrzcie. Patrzcie, jak wygląda ten. Larek i Maty nie mogą się doczekać, jak w końcu spróbują. Takim kurzem daje strasznie. Jak w końcu spróbują tego flarkowego przysmaku. To ja bym je obmył mimo wszystko. To obmyj je. Weź miskę z wodą trzeba przynieść, ja bym je obmył. To idź po miskę z wodą. Ej, powiem ci tak, one nie śmierdzą jakoś, tylko dają takim kurzem strasznym. Jakim? Co ty zrobiłeś już? Nie, to, nie, to jest góra. Aha, okej. Okay. To jest dół. Dobra. A twoje jest takie brązowe. No bo moje... Bo jest czarne. Moje ogólnie żywo są różne rodzaje. Że tak powiem... Nie, mi to śmierdzi kurzem bardziej. Kocią karmę. Mi kurą, to, totalnie kurą. Robi? Dobra, kurzem. Idź pod wodę. To... No, ale zrobiliśmy, bo trzeba by było je rozkroić jakoś fajnie. No zaraz je rozkroimy, spokojnie. Miseczka. Mogę umierzeć? Nie, nie możesz. Kurde. O, ale kocią farmą takie, kocią... O, czapeczkę. No. Dobra, weź to, opłuczmy. Opłuczmy, patrzcie, zobaczcie jak to wygląda. Opa, stuletnie jajo. Dobra, opuść na jeden talerz, połóż wszystkie i się rozkroi. Dobra. Utopiłeś! Co się... Ej, możesz nie topić w kuflu jajka? Weź ten papier do chusteczki. Kurde, co za ziomy? Ale daj. Dobra, trzymaj chusteczki. Dobra, jajka to wyglądają apetycznie. Bardzo. Ogólnie rzecz biorąc... Zanim spróbujemy, to jeszcze odkroimy, rozkroimy może na pół i zobaczymy jak wygląda w środku. Pełno kroję. Nie tak, nie tak, nie tak! A tak. No dobra, to jakby miało znaczenie. Ciężko skończyć, nie? Takie bardzo gumowe. Wygląda apetycznie! No, powiem ci, że wygląda apetycznie. No, zobaczcie sami, tak wygląda wewnątrz. Co nie, mam nadzieję, że widać. Takie pyszne, ogólnie... No mówię, trochę leżały w ziemi. Dobra, to może wszystkie rozkrójmy. Tak, rozkrój wszystkie i każdemu po... I zjemy sobie półeczki. O kurde, weź może... to rozkrój, bo ja zaraz to rozwalę coś. Ej, Filka, chcesz spróbować jajka? Jest przepyszne! Fila! Chodź tu, Fila! To jest chodź. Moje akurat. Fila! Chodź, to jest chodź. Twoje, Mati, tak? Nie, to jest... Fila! Paweł. To co teraz ty masz? Fila! Chodź! Paweł. Nie, bo było takie brązowe. To tak. Jest to. Co jest moje? To było twoje, to jest Matiego, to jest moje. Może spróbujmy także, żeby się... każdy? Nie, że wiesz o co chodzi, że to są różne rodzaje, co nie? Więc ogólnie powymieszajmy się trochę, że jedna połówkę weźmiesz na przykład tego, jedną połówkę weźmiesz tego. Ja ogólnie moje jest takie specyficzne, bo ma jeszcze takie żółte elementy dodatkowe. No dobra, to co? No co, gryziemy na raz? Jemy, nie no, jemy połówkę, tak gryziemy, robimy ten. Dobra, weź sobie Mati, poczęstuj się jedną połówką. Kurzem daję. Nie, dla mnie to jest kocia karma. No dobra, to co, próbujemy? Nie zrzygasz się, prawda? Mam ci przygotować może wiadro? Może przygotuj dla niego wiadro. No. Nie wiem, zobaczymy. Mati, mi to taką kurą daje, że ja... No. No dobra. To co? Lecimy? Ja sobie wezmę na wszelki wypadek. Dobra, ale jak w razie... Ale oczywiście jesteśmy twardzi. To nie jest głupi pomysł. Ja jestem słaby do takich rzeczy. No dobra, to co, lecimy? No. Trzy. Flarek już to zajadał, ogólnie Flarek się zajadał już tym od lat, więc tak! To się wydaje, że to jest jego ulubiony przysmak. No nie ma smaku. Nie ma smaku. Nie ma smaku, to białko. Policzysz, bo to białko. Dobra, to co? Dobra. Mmm.
chciałem, żeby na gorzej. Nie, inaczej, smaku jest fajne, tylko ta gumowa, gumowe białko takie jest trochę nieprzyjemne. Kurde, nie ma na mój żołądek. Nie. Co ty zrobisz, dziecko? Nie na mój żołądek. To wiesz. To bardzo kurzem daje. No mi strasznie kurzem daje. Mati, jedz to! Nie! A ja tu ugryzłeś mi tą część. Żółtko masz ugryźć. Tak. Dawaj! To zobaczymy z żółtkiem. Na pewno ta część dla mnie jest niejadalna. Ale więcej, co tak mało ugryzłeś? Powiem ci tak. Masz spróbować? Powiem ci tak. Jest zjadliwe, ale ta część jest niedobra, bo według mnie daje takim kurzem, jest nieprzyjemna do zjedzenia, taki ma nieprzyjemny smak. Mati nie daje rady. Nie, dobra. Zobaczymy, czy temu filce posmakuje. Chyba jednak nie. Wilka, co sądzisz o tym jajku? Nie. Chyba nie. Nie jest złe, naprawdę nie jest złe. Musiałem zrobić gorzej. Chyba. Jak kot się boi, kurde. Ja wziąłem. Ja też jadłem. Nie jest takie... Nie jest tak źle. Mat, musisz jeść to. Chodzisz jedno. Jedną półkę. Nie no, przyszedłeś na challenge, tak chciałeś zjeść. No. To, że ja ze strumieniem nie dałem rady, no to było słabe, dlatego teraz cię ten. O, ma już czerwone oczy. Dawaj, nie musisz zjeść, dawaj. Mati, nie, musisz zjeść jedną półkę. Dawaj, zjesz to, no zjesz to, no. To ja chyba zaraz od razu polecę za kadr, naprawdę. No dawaj, zjesz to, dawaj, jesz to. Na raz. Nie, dasz radę, zjesz to. Nie dam na raz. Dasz radę, zjedz, dawaj, to ugryź kawałek taki, ale porządniejszy kawałek, dawaj, żółtko jest ja dobre. Ja wziąłem teraz i jadłem. Żółtko jest fajne, żółtko smakuje normalnie jak żółtko. No, dawaj Mati. To białko tylko mi tak nie smakuje. Nie, no. No dawaj Mati. Nie mówi to do mnie za dobrze. Jedz Mati, chciałeś no. Chciałeś powiedzieć, że mówi do ciebie. Dawaj Mati, no musisz to zjeść, bo inaczej milion osób patrzy. To jeszcze gorzej. Nie zawiedź miliona osób, no jedz. Właśnie, nie zawiedź. No. Co powiem twoi widzowie? Chcesz zostać sławnym youtuberem, czy nie? Ja mam słaby żołądek, nie dam rady. Dawaj, jedz. Musisz tą połówkę chociaż dawaj, zjeść. Dawaj, wspomożemy go. Bierz tą żółtą. No, musisz chociaż tą połówkę zjeść, no. Wspomożemy cię. Dawaj. Nie dobra. Znaczy, tak, wspomożemy cię, ale jak tak patrzymy na to tak... No. Bierzemy? No dobra, no dawaj Mat, poczekaj, czekamy na Matiego. Dawaj, musisz tą połówkę zjeść. Jak zjesz, to my zjemy następną. No, dawaj, no. Mati, no. Strasznie mi to kurzem daje. Nie, dla mnie to jest kocia karma. Pachnie jak kocia karma. Kocia karma, kurz, kurczak. Kura, kura. Dawaj, Mati, musisz to zjeść. No on płacze, on już płacze, on już no, ale, płacze. No to na tym polega challenge. Poczekaj, Paweł. Ja wiem, że Mati najchętniej by zrobił challenge typu ostry kebab challenge, ale nie o to chodzi. Musisz zrobić coś poważniejszego. No. Tak wygląda życie. Sławny youtuber nie zostaje tak o. No właśnie, musisz no. Się poddać, musisz się poświęcić. Tak, mój żołądek się bardzo poświęcił. Ja próbowałem z sustromingiem i... No. I umarł, ale próbowałem. Próbował. Ale próbowałem. No, dawaj. Mati, no czekamy na ciebie, cały świat na ciebie czeka. Daj, spiszę testament. No Mati, jedz to, daj, spiszę testament, pisz to. Jedz, nie marudź. No. Nie wiem, cały... Dawaj, jedz to, koniec tego wygłupów. Nie wiem, co. Strasznie mi kurzem daje. Musisz zjeść tą połówkę chociaż. Boże. Dawaj, daj, ugryziemy kamerę. Ja biorę w całości. No. Ja w całości. Nie lubię tego białka, jest tak galerio tomate. Mogę umrzeć? Nie możesz. O, zjedzone. To ty. O. Ja nie dam rady. Ja już jestem po całym jajku. Ale oczy powiem ci też mam czerwone. Daj Maci, jedz. Musisz to zjeść. Nie dam rady. Żółtko, nie, powiedz tak, żółtko jest okej, okay. Żółtko mogę jeść. Z tego. Żółtko smakuje jak normalne ugotowane jajko. Wyjmij sobie same żółtko. Jest to, dawaj. Nie no, spróbuję, chociaż jak nie to zaraz będę za kadrem i tyle. No to trudno, będziesz za kadrem. No jedz, dawaj. No jedz, żuj. Daj, połyszaj. Nie bój, nie bój. Aż mi się niedobrze zrobił.
Czyścisz to wiaderko. Dobrze, mam słaby żołądek. O Boże! To co, jeszcze po świadce? Ja tam? Zaraz wracam. I na umrzeć. O kurde. Co, nie dobrze ci? Nie, nie, jest tak ja. O, tylko... Nie, powiedz tak, białko jest najgorsze, nie? To białko takie. No, ma... okropne. A jest strasznie długo. No. No nic, to mój żebrąt. Jak sami widzieliście, stuletnie jajka. Ogólnie pyszności, jeśli super. Widzicie... No, ogólnie możecie zamawiać. Czyli jak widzicie, Farkowi jednak mimo wszystko posmakowało. Tak samo jak Sustroming oczywiście. To też mega smakowało. Nie, Sustroming, nie, szczerze nie. Sustroming był takie 10 na 10. A to jest 20 na 10. A to jest tylko 9 na 10. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chcecie zamawiać stuletnie jajka, to jak na razie polecamy, jest przepyszne. Mati jest, nie zna się. Mati się, no w ogóle do tego się nie, nie, nie. Nie zna się ogólnie, jak widzicie... Jemu to trzeba Sustroming ten wysłać. Same pyszności. No. 100 lat jajka, 100 lat w ziemi. I można zjeść na lajkowości. Da się. Smak ma taki, jaki ma. Ja jestem. Ale ogólnie luźno. W każdym razie, jak widzicie, jest przepyszne. Trochę mnie jakby język piecze po tym jajku. Nie, ja muszę tylko wody się napić. No, wody mi się przydało napić. Pij napić tego kufla. Napijesz się? Ja się napiję. Napijesz się z tego kufla? Ja się napiję. To jakieś wyzwanie? Co tak mało? Dobra, to tak właśnie się prezentuje nasz stuletnie jajko chińskie challenge. Jak widzicie, easy, polecamy. Najlepiej to zmieszać ze Sustromingiem, żeby nabrało odpowiedniego aromatu i smaku. I z cytryną. I to jest najlepszy przysmak do jedzenia cytryny. A on się nie zna. Flarek poleca, Mati się nie zna. Raczej mój żołądek. I tym akcentem kończymy. Elo, elo! Strzałka!